To jest bardzo warszawski cmentarz. To zakorzenienie w mieście widać choćby po tym, jak się tutaj na pomnikach nagrobnych pojawia hasło Powstanie Warszawskie. Tak naprawdę, czy ktoś w tym powstaniu, będąc cywilem, zginął, czy ktoś walczył, czy ktoś się po prostu w jakiś tam sposób otarł o powstanie, to zawsze tutaj jest wybite, zawsze jest napisane na nagrobku. Zginął w powstaniu, walczył w powstaniu, żołnierz Armii Krajowej. Czasem się spotyka takie niewiele mówiące informacje typu obrońca Warszawy zginął w sierpniu 1944. No to przecież to. Może kiedyś gdzieś tam nie bardzo było wolno użyć tego słowa powstanie. Zarazem, co może zaskakiwać, brudnowskie pomniki opowiadają nie tylko o Warszawie. Historie pochowanych tu ludzi wykraczają daleko poza to miasto, daleko poza Polskę, poza Europę. Tu naprawdę w jakiś sposób praktycznie cały świat odbija się w brudnowskich nagrobkach. W górnej części czarnej płyty znajdziemy napis. Niezbyt długi. Dwa słowa. Grób kapłański. Żadnych nazwisk ani dat, może dlatego, że większości tych informacji nie znamy. Tu spoczywa 13 najstarszych lokatorów brudnowskiego cmentarza. W pierwszej połowie lat 60. nasi archeolodzy pracujący na terenie Sudanu odkryli w Faras ruiny katedry. Przywieziono stamtąd 67 fresków, dziś można je oglądać w Muzeum Narodowym, razem z malowidłami niezbyt legalnie w walizce jednego z badaczy przyleciały do Polski szczątki 13 biskupów żyjących pomiędzy VII a XIV stuleciem. Przybysze 30 lat spędzili najpierw w magazynach muzeum, tu spoczywają od roku 1994. Światem, który widać stąd z Brudna, bardzo często niestety jest Rosja. Taka była ta nasza historia. Wielu zesłańców rozmaitych tutaj leży. I tutaj mamy dwóch panów z jednej rodziny. Jeden, ja będę czytał, bo nie wiem, czy to widać dokładnie, zasłużony bojownik i więzień warszawskiej Cytadeli, 10 Pawilonu, zesłany do Rosji w 1895 roku, a drugi to jest zesłaniec z kolejnej tury w czasie II wojny światowej, zginął w Rosji w 1942. Takich historii tutaj znajdujemy mnóstwo. Tu właściwie cała rodzina jakoś gdzieś tam zamieszana w stosunki polsko-rosyjskie, takie brzydkie. Jest Syberia, jest dowódca eszelonu ewakuacyjnego Komendy Głównej Policji. Jest napisane wyraźnie, zastrzelony przez Rosjan 1939 rok. Halina Konopacka. Bardzo wszechstronna sportsmenka. Zaczynała jako narciarka. Ktoś ją namówił, że może by tak lekkoatletyka. No i w rok po rozpoczęciu treningów była już mistrzynią Polski w rzucie dyskiem. W 1928 roku zdobyła pierwszy dla Polski złoty medal olimpijski w tej dyscyplinie. Do końca kariery nikt jej w rzucie dyskiem nie pokonał. Próbowała też innych dyscyplin z sukcesami. Grała w siatkówkę, w piłkę ręczną, pchała kulą, rzucała oszczepem, co w tamtych czasach nie było rzeczą bardzo oczywistą dla kobiet. Podobno świetnie też prowadziła samochód. Przychodzi rok 1939. Mąż Haliny Konopackiej pracował w Banku Polskim. Pomagała mu przy transporcie polskiego złota przez Rumunię do Francji. Zupełnie niesamowity życiorys. Leży tu na Brudnie, ale zmarła na Florydzie. Świat widziany z Brudna. Tu historia II wojny światowej, znów gdzieś daleko na morzu. Ten pan symbolicznie tutaj oczywiście. I taka lakoniczna wzmianka. Zginął w konwoju do Murmańska. Związek Radziecki otrzymywał ogromną pomoc materiałową z drugiej strony Atlantyku. Kto wie, może gdyby nie te konwoje, sytuacja inaczej by wyglądała. Jakoś niewiele wiemy o organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy. To była świetna siatka wywiadowcza działająca na terenie Niemiec w czasie ostatniej wojny. Grupa ludzi znakomicie radzących sobie z wywiadem. Ich zasługą było między innymi wskazanie lokalizacji, gdzie przebywał w fioldach norweskich pancernik Tirpitz. Rozpracowywali też ośrodek w Peenemünde, gdzie pracowano nad rakietami V1 i V2. Mieli ogromne sukcesy. Niemcy powołali specjalną komórkę w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy dla rozpracowania siatki Związku Jaszczurczego. I tu mamy jedną z osób z kierownictwa tej organizacji, Henryka Weidt. Została w procesie w Berlinie skazana na śmierć i ścięta w więzieniu w Plötzensee w 1943 roku. Niezwykle piękne maszyny tworzymy wyłącznie po to, żeby zabijać. 53 tysiące ton wyporności, 251 metrów długości, ponad 2600 ludzi załogi. Duma niemieckiej Kriegsmarine, pancernik Bismarck stacjonował w Gdyni, skąd 19 maja 1941 roku wyruszył na Atlantyk. 5 dni później, na północny zachód od Islandii, miał miejsce pierwszy kontakt bojowy. Po 8-minutowej wymianie ognia brytyjski krążownik liniowy Hood został trafiony, prawdopodobnie w magazyn amunicyjny, i błyskawicznie zatonął wraz z niemal całą załogą. Uratowało się zaledwie 3 marynarzy. Na okręcie znajdowało się 4 polskich podchorążych. Tu na grobie rodzinnym został upamiętniony jeden z nich. Taki ciekawy w ogóle nagrobek Gustawa Zemły. Bardzo znana kiedyś postać, Toni Halik. Podróżnik. Już jako dziecko uciekł z domu mieszkał w Toruniu, żeby z flisakami dopłynąć do morza. No, wybierał się do Brazylii podobno. W czasie wojny on sam troszkę swoją historię przedstawiał inaczej. Opowiadał bardzo długo, że był lotnikiem brytyjskich sił powietrznych. Coś niecoś z samolotami miał wspólnego, bo jako Polaka wprawdzie, ale zamieszkałego tam, gdzie mieszkał, wcielono go do Luftwaffe. Zdezerterował. To, co niewątpliwe, to walczył we francuskim ruchu oporu. Ożenił się później zresztą z dziewczyną, z którą tam miał styczność. Po wojnie podróżował. Bardzo taka ciekawa, barwna postać. Pamiętam to już swoją późniejszą partnerkę Elżbietę Dzikowską zachęcał kiedyś bardzo do zjedzenia mózgu małpy. Gdzieś podczas jakiejś kolejnej wyprawy gdzieś do Amazonii. On tam te tereny bardzo lubił eksplorować. U nas w polskiej telewizji prowadzili z Elżbietą Dzikowską taki bardzo popularny program podróżniczy Pieprz i Wanilia. Świetna postać. Cały świat tutaj mamy tak naprawdę. Toni Halik. Ładny. Cap Arcona. Luksusowy liniowiec pływający zwykle na trasach z Hamburga do Ameryki Południowej, uważany za jedną z najpiękniejszych pasażerskich jednostek swoich czasów. W ostatnich dniach kwietnia 1945 pod pokładem umieszczono niemal 7000 więźniów obozów koncentracyjnych, głównie Neuengamme. Obok na redzie portu w Neustadt stały jeszcze dwa wyładowane więźniami statki, Aten i Tilbek. Po wstrzymaniu działań wojennych na lądzie alianckie dowództwo wezwało jednostki pływające pod banderą niemiecką do natychmiastowego zawinięcia do portów, informując jednocześnie, że te napotkane w morzu po godzinie 14 dnia 3 maja zostaną zatopione. Kapitan statku Aten wbrew własnym rozkazom wpłynął do portu, ratując życie niemal 2000 więźniów. Na wodach Zatoki Lubelskiej pozostały Tilbek i Cap Arcona. Jeszcze tego samego dnia zostały ostrzelane rakietami przez brytyjskie samoloty i zatonęły. Uratowało się zaledwie około 300 więźniów. Mamy na Brudnie nie mniej niż dwa pomniki z hasłem Cap Arcona. To jest chyba rzeczywiście jakiś taki ewenement. Ktoś gdzieś na jakimś forum zwrócił uwagę na to, że nie widział innego grobu, na którym jest na grobie ofiar wymieniony zabójca. No właśnie, też skojarzyłam z tym. To jest takie nigdy się nie długa historia nie warszawska, znaczy one zginęły w Warszawie, a w końcu wiąże się też z kościołem świętego Floriana pewnego stopnia, ale historia związana z Kresami i później z Górami Świętokrzyskimi. Jerzy Wojnowski był dobrym żołnierzem. Gdzieś mu się tam przytrafiło. Właściwie nie wiadomo dlaczego zdradził. Najprawdopodobniej, ale to jest też hipoteza właściwie niezweryfikowana. Niemcy zwabili go do siebie obietnicą tego, że darują życie jego aresztowanej matce. Aczkolwiek też dokładnie nie wiadomo, bo badano tę sprawę jego współpracy z Gestapo. On ładnych parę lat dla Niemców pracował i tam z datami niekoniecznie się wszystko zgadzało. Poza tym mówiło się też, że Wojnowski był po prostu człowiekiem ambitnym, któremu nie dość było zaszczytów ze strony swoich. Na przykład brał udział w ramach organizacji wachlarz na Kresach w takiej bardzo znanej, pięknej akcji rozbicia więzienia w Pińsku, skąd uwolniono zatrzymanych przez Niemców żołnierzy podziemia. Wojnowski za tę akcję dostał Krzyż Walecznych, a jego dowódca Jan Piwnik, ponury, znany partyzant z Gór Świętokrzyskich, później dostał Virtuti Militari i podobno Wojnowskiego to ubodło osobiście, że on tylko tyle. Więc różnie się mówi, oddał Niemcom znaczne usługi, między innymi pacyfikacja wsi Michniów, która wspierała zgrupowania partyzanckie Ponurego w 1943 roku. Niemcy tam zamordowali ponad 230 osób, to podobno też sprawka Wojnowskiego. Żywcem spalili. Wiele wsyp związanych z oddziałami partyzanckimi na Kielecczyźnie. Obławy ciągle tropiące zgrupowania Ponurego. Tam były takie sytuacje, że partyzanci się wycofywali, ktoś szlakiem, którym oni szli, zostawiał bibułki od papierosów, prawdopodobnie on, więc Niemcy wiedzieli dokładnie, gdzie tych zgrupowań partyzanckich szukać. Siostry Snopkówny Wojnowski zastrzelił, żeby oddalić od siebie podejrzenia po tym, kiedy zadenuncjował. Niemcy 3 dni wcześniej, przed ich śmiercią, aresztowali wielu oficerów podziemia podczas mszy żałobnej w kościele Świętego Floriana na Pradze. Sam Wojnowski, rozpoznany jako zdrajca, zastrzelony dopiero 28 stycznia 1944 roku pod Opatowem.